Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym, już drugim odcinku naszej drogi do Grand Championa. Dobra, bez przedłużenia wejdźmy do meczu. Nasza obecna ranga to Bronze 3 Dywizja 3, więc dzisiaj Silver powinien być spokojnie wbity. Zobaczymy, ile rozegramy spotkań. Jest to oczywiście zależne od tego, jak długo będą walczyli przeciwnicy, po jakim czasie zdecydują się opuścić mecz. No i okej, przeciwnik numer 1, ktoś z konsoli, ma trochę 2 razy więcej punktów MMR od nas. Ale mniejsza z tym, możemy już boostować, też chcę przypomnieć na początek, że możemy już boostować. Jeżeli wygramy z kimś, kto ma rangę Silver, to będziemy mogli używać air rolla. I tutaj też chciałbym, no, przeprosić, czy tam po prostu się wytłumaczyć za pierwszy odcinek serii, ponieważ tam parę razy wziąłem piłkę na dach, po prostu z przyzwyczajenia. Teraz po prostu, żeby nawet z przyzwyczajenia tego nie robić, to znaczy inaczej, jeżeli to zrobię z przyzwyczajenia, to po prostu albo zrezygnuję ze strzelania pustej bramki, albo sobie strzelę samobuja, jeżeli zdobędę po tym gola. No bo umawiałem się, mówiłem, że nie będę tak robił, to w takim razie nie będę tak robił, żeby nie było tutaj oszustwa. A tutaj trzeba pocisnąć przeciwnika. No, mamy już boosta, więc jest zdecydowanie łatwiej. Dzisiaj powinno pójść w miarę sprawnie. To się też skupię na dawaniu podstawowych rad. Tutaj przeciwnik, mam wrażenie, że w miarę jakiś solidniejszy jest niż ostatnio. Chociaż no, dał nam bardzo dużo czasu, to po prostu kopnąłem w piłkę, nawet bez robienia flipa. Aha, jeszcze swoją drogą, już naprawdę nie mogę się doczekać, wiem, że się dopiero zaczął pierwszy sezon tej drogi do Grand Championa, ale już się tak naprawdę nie mogę doczekać sezonu drugiego, ponieważ mam tam no, parę fajnych pomysłów, przynajmniej mi się wydaje, że będą fajne i wydaje mi się, że no, to będzie jeszcze wzbogacenie tego, co jest teraz. No, mam nadzieję, że już się wam to wszystko podoba, ale wtedy to już będzie w ogóle super. A tutaj się skupmy na meczu. Tutaj jakby co to przypadkiem się zderzyłem z przeciwnikiem, nie celowałem jego. I kolejny raz ten sam błąd przeciwnika, który zaobserwowałem również w poprzednim odcinku. Czyli zobaczcie, ma piłkę do wzięcia, ona jest no banalna do wybicia, ale zamiast tego postanowił pojechać po boosta i zostawić mi pustą bramkę. I to wiem, że też na pewno bardzo dużo część z was robi. Lepiej wybić piłkę, nic wam się od tego nie stanie. Dobra, strzelamy 5. bramkę, jednak ten przeciwnik nie jest dużo solidniejszy. Ale generalnie wracając, to lepiej wybić piłkę niż stracić bramkę, bo nie ma co jechać po tego boosta na boku. I znowu podstawowe wznowienie. Naprawdę bardzo łatwe jest do zrobienia. Myślę, że jak 2 razy przetrenujecie, 2 razy spróbujecie je zrobić na treningu swobodnym, to wam będzie wychodziło praktycznie za każdym razem. Nie ma tu nic skomplikowanego. I na boku po prostu boostujemy do piłki. Pod koniec najprostszy flip do przodu. Okej, tutaj chyba znowu panikuje i zostawia nam pustą bramkę. No nie jest to wymagający przeciwnik, nie ma co tutaj dużo gadać. No ale na szczęście opuścił spotkanie. Aha, i mój plugin działa na automatyczne szukanie, którego muszę wyłączyć. Prawdę mówiąc, nie zdążyłem nawet zauważyć, czy tamten gość miał rangę, ale obstawiam, że nie miał przez ten plugin do automatycznego szukania. Ale co tam. Tutaj mój ulubiony kickoff z meczów rankingowych na normalnym koncie, czyli po prostu nie pojechałem po kickoffa. Kickoff to oczywiście wznowienie. I strzelamy bramkę, przeciwnik spanikował. Strasznie dziwnie się czuję dalej bez tego obrotu w powietrzu i bez driftu. No, tak samo jak powtarzałem w pierwszym odcinku, tak teraz wspomnę. O, tutaj zauważyłem, że przeciwnik nie jedzie. I właśnie w takich sytuacjach, bo wiem, że na początku się może to wydawać dziwne, ale w takich sytuacjach przydaje się HUD na 200%. To się ustawia tutaj w interfejsie, wielkość identyfikatorów na 200%, ponieważ zdecydowanie łatwiej zobaczyć na przykład w tej sytuacji, że przeciwnik nie jechał do piłki. No dobra, no to tego nie będę komentował, co tu się stało. Że przeciwnik nie jechał do piłki. No i oczywiście nie tylko przy wznowieniach ma to zastosowanie, bo generalnie zdecydowanie lepiej zauważyć, gdzie jest przeciwnik, czy was raszuje, czy stoi w bramce. Dlatego polecam takie ustawienia. Oczywiście nie każdemu się one podobają. Sam zresztą bardzo długo grałem na innych. Okej, nie trafił w piłkę. Ten ma identyczne MMR jak my. W sumie śmieszna, ciekawa sytuacja. Że się przed chwilą trafiłem kogoś, kto miał 2 razy więcej, a teraz nagle nawet nie podobny, tylko identyczny. Dobra, nie możemy brać piłki na dach. I też postaram się nie używać innych takich, bo po pierwszym odcinku używałem w sumie tak bezmyślnie wave daszy, które są trudne do wykonania. No i przeciwnik wyszedł praktycznie od razu. Jak widzicie, nie robiłem, dzisiaj chyba jeszcze nie zrobiłem nic, czego nie mogłem wykonywać, a mimo tego udało się wygrać 2 pierwsze spotkania. I nie zobaczymy, czy nasz przeciwnik miał rangę Silver, dlatego nie mogę odblokować sobie air rolla, czy tam obrotu w powietrzu. No cóż, no i dobra, spotkanie numer 3. Znowu gramy z gościem z konsoli. Zobaczymy, czy będzie w zasadzie prościej, trudniej niż w poprzednim spotkaniu. Ale mamy pustą bramkę. To strzelby. No ale się naprawdę tak skupiam, żeby przypadkiem nie wziąć jakiejś piłki na dach, czy nie zrobić czegoś zakazanego. Okej. A w ogóle tam w pierwszym odcinku część z was zauważyło, że zrobiłem half flipa. I w sumie teraz jestem trochę zdziwiony, bo generalnie nie planowałem robić half flipa, no bo zwyczajnie nie mam zbindowanego air rolla. No co zresztą widzieliście, że odbindowałem, chyba że nie pokazywałem. No ale mam odbindowanego, ale jest też metoda na zrobienie half flipa bez używania air rolla, no i jakoś automatycznie mi to wyszło. Bez myślenia nawet nie zwróciłem na to uwagi. O kurde, nie spodziewałem się, że tak szybko strzeli. No i strzela bramkę w ten sposób. Zaskoczył mnie, prawdę mówiąc. Myślałem, że na spokojnie podjedziemy. Nie chciałem do tego podlatywać, no bo latanie jest chyba od jakiejś tam wyższej rangi zdecydowanie. To nie będę latał. Dobra, kopnijmy po prostu w kierunku bramki. I mamy gola. A, jeszcze jedna taka bardzo ważna podpowiedź, bo wielu nowych graczy, generalnie ta podpowiedź, co teraz dam, to jest bardzo ważna pod kątem tego, żebyście lepiej trafiali w piłkę. Wiele z nowych graczy zauważyłem, że jeździ w taki sposób. Czyli cały czas skręca w lewo, w prawo, poprawia swój kierunek jazdy, a po prostu jedźcie prosto, tam od czasu do czasu delikatnie, naprawdę delikatnie możecie skręcać. To wtedy po prostu będzie wam się grało prościej, będziecie w stanie dokładnie operować autem. Po prostu polecam to sprawdzić, bo na wyższym poziomie nikt tak nie skręca co chwilę. No i jeżeli nawet jesteście, załóżmy, diamentem czy coś, to pamiętajcie, że jak skręcacie, to tracicie przyspieszenie, a jak nie skręcacie, to nieważne jak długo jedziecie, jak jedziecie prosto, po prostu to nie tracicie tej maksymalnej prędkości i nie musicie boostować. To też jest taka ważna sprawa, ale to pewnie w późniejszym etapie serii jeszcze będę o tym mówił. A teraz skupmy się na tym spotkaniu. Okej. No i tutaj pusta bramka. Przeciwnik nie trafił po prostu w piłkę. Oczywiście się to będzie zdarzało często na tych rangach, ale się poddał. Napiszmy... No dobra, nie będę pisał dobra gra, bo jeszcze go sprowokuję. Ale zobaczmy, czy miał Silvera, bo będę mógł wtedy używać tak. Miał Silvera, my mamy już Silvera 2, to mogę zbindować sobie obrót w powietrzu. No i okej, mamy już odblokowany obrót w powietrzu. To można już grać na pełnej. Chyba, no trochę za małe restrykcje zrobiłem w tym pierwszym sezonie drogi do Grand Championa, ale i tak myślę, że bardzo dużo można z niej wynieść. Poza tym, z tego co widziałem, to w sumie nie wiem, czy ktoś zrobił już tego typu serię, że dopiero pokonując jakąś rangę mógł na przykład używać boosta czy coś takiego. Dlatego i tak myślę, że jest to w miarę ciekawe urozmaicenie. No tak mi się przynajmniej wydaje, dobra, już nie będę o tym gadał. Tutaj przeciwnik zostawił pustą bramkę, ale nie wykorzystaliśmy tego. Znowu nie jedziemy po boosta, tylko ukierujemy piłkę w stronę bramki. I nawet nie musimy jej mocno kopnąć. Jest 2-0. Taka najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o granie na tym poziomie, jest taka zwyczajnie, żeby nie próbować zbyt wiele. Jak się jest nowym w grze, to wiadomo, mimo że się ogląda na YouTubie, czy tam po prostu, nie wiem, na streamach, jak dobrzy gracze latają, jak robią jakieś dziwne, zaawansowane triki, ale to jest naprawdę niepotrzebne, a szczególnie niepotrzebne dla nowych graczy, którzy najpierw powinni się nauczyć podstaw, bo tak naprawdę no nikt w Silverze nie będzie dobrze latał, nikt w Goldzie nie będzie dobrze latał. Tak naprawdę dobrze, że to będzie miało sens. No i z tego co widzicie sami tutaj, naprawdę po prostu jechałem do przodu, uderzyłem piłkę, znowu jechałem do przodu i znowu ją kopnąłem i przeciwnik nie obronił. Takie coś wystarczy, na czymś takim się możecie skupić na samym początku. No i pamiętajcie, bo tutaj też widzę po przeciwniku, że on do kickoffa jedzie, jak nie wiem, jak po wypiciu 30 różnych drinków. Zamiast po prostu odpuścić gałkę, czy tam odpuścić strzałki, jeżeli gracie na klawiaturze, i jechać na wprost. Okej. Aha, i też fajna sprawa jest taka, że jak chcecie dryblować piłkę, zwłaszcza jeżeli już jesteście na trochę wyższej radze i chcecie spróbować jechać z piłką na dachu. Ja tego akurat nie mogę robić, bo jeszcze nie mam odblokowanej tej opcji. Ale wyłączcie kamerę na siebie, w sensie włączcie kamerę na siebie, wyłączcie kamerę na piłkę, bo zdecydowanie łatwiej się tak drybluje z piłką na dachu. No i dobra, kolejna pusta bramka. Ja to po prostu kopnę. No, tak powolutku. Zdecydowanie w przyszłej serii, w przyszłym sezonie będzie trzeba zdać jeszcze większe restrykcje. No i w ogóle możecie napisać, czy w przyszłym sezonie wolelibyście ten tryb, tą drogę do Grand Championa w trybie 2x2, czy może 3x3. Myślę, że 2x2 będzie odpowiednie na drugi sezon, 3x3 to może w trzecim już. Jeżeli oczywiście cały czas seria będzie się cieszyła popularnością. Pierwszy odcinek się przynajmniej dobrze przyjął. Ten jeszcze, no nie wiem, ale to trudno, żebym wiedział przed wrzuceniem. Ale... O kurde, ale strzelił. Dobra, obroniliśmy jakimś cudem, ale naprawdę ładnie... Ładnie strzelił w kierunku bramki. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że... A nie, już mam! Zapomniałem, że już mam do dyspozycji obrót w powietrzu. To nie musiałem się tak bronić strasznie przed używaniem half flipa tym razem wyjątkowo. Chociaż i tak raczej będę się starał używać to dopiero na przykład od Golda. Znowu bardzo prosto strzelna bramka. Jechałem z piłką po ziemi. To jest to. Tak samo pamiętam, no naprawdę, jeżeli nie będziecie po prostu panikowali, jeżeli będziecie sobie spokojnie prowadzili, nie atakowali ciągle drążka i po prostu pozwalali go czasem puścić, żeby wasze auto jechało prosto, tylko korygować co jakiś czas, to zdecydowanie łatwiej się wam będzie kontrolowało auto i wykorzystywało każdą sytuację, trybulowało i tak dalej. Ale dobra, bo tutaj już strasznie dużo porad zacząłem dawać. Trochę się rozpędziłem. No i wznowienie. Chyba najlepsze. Na razie chyba za każdym razem, jak akurat to konkretne wznowienie zrobiłem, to udało się pokonać przeciwnika na rozbiciu. On nam podał, my na spokojnie jedziemy. Znowu pojechał po boosta. To jest cały czas ten sam błąd. W każdym spotkaniu praktycznie jest to samo, że zamiast wrócić się do bramki, o proszę bardzo, i cyk po boosta, zamiast pojechać w kierunku bramki i próbować to obronić. No, mam nadzieję, że część z was przynajmniej po tych odcinkach, po tej serii przestanie to robić i dzięki temu, no, wbije wyższą rangę. No wiadomo, ranga nie jest najważniejsza, ale po prostu będzie lepiej grać. No zresztą jak będzie lepiej grać, to automatycznie wbije wyższą rangę. Tutaj przeciwnik ładnie naprawdę obronił, ale znowu pośpieszył się niepotrzebnie, ja nawet nie podjeżdżałem, nie chciałem agresywnie grać. I niepotrzebnie spanikował, pewnie nawet nie spojrzał, gdzie ja jestem. No i nie dość, że nie trafił w piłkę, to jeszcze sam gdzieś wyskoczył, nie wiadomo gdzie. Był nie do dyspozycji. Okej. Zwykły podskok. Znowu sobie podskoczę pojedynczo. Okej, tutaj oczywiście nie śpieszymy się. Znowu najprostszy podjazd i strzelamy bramkę. No i taką grą naprawdę, zobaczcie, on ma nawet więcej jeszcze MMR-ów ode mnie, ja już mam Silver 2, więc jak widzicie wiele nie trzeba. Dzisiaj się już naprawdę tak skupiam, żeby grać jak najprościej się da. Nie robić żadnej piłki na dach, nie robić żadnych half flipów, nie robić żadnego wave dasha. No to faktycznie trochę w pierwszym odcinku przesadziłem. Dobra, bo już mnie kusiło polecieć z piłką, a teraz mnie kusiło wziąć piłkę na dach. Ale dobrze, że się powstrzymałem. I cyk. Kolejna pusta bramka. Nawet na spokojnie. Jeżeli to oczywiście gorzej skontrolujecie piłkę, jeżeli zrobicie coś wolniej, to możecie po prostu jeszcze na koniec zrobić flipa, żeby kopnąć mocniej w piłkę. Ja specjalnie tego nie robię, żeby pokazać jaki jest zapas czasu. I tutaj ponownie w zasadzie niegroźne wybicie. Przeciwnik się mija, czyli po prostu stały punkt odcinka, kolejna pusta bramka. Wznowienie, no to też podstawowe. Naprawdę, polecam je przećwiczyć, bo jak widzicie super działa. Dodatkowo nie zużywajcie na tym wznowieniu całego boosta. Jak widzicie ja mam 32, mimo że nie zebrałem żadnego dodatkowego już po kickoffie. Wiele nie trzeba, tutaj znowu nic nie dotknąłem piłki, przeciwnik. Nawet to nie próbowałem fejkować. Po prostu nie trafił w piłkę i pusta bramka po raz kolejny. 13-0. No nie możecie powiedzieć, że gram jakoś mega mechanicznie, że wykorzystuję jakieś mechaniki nie z tej ziemi, że używam jakichś umiejętności, których nie jest w stanie wykonać, wiadomo, że nie regularnie, ale że nie jest w stanie wykonać nawet ten Silver. W każdym razie mecz dobiegł końca. Zobaczymy jaką mamy rangę. No i dobra, srebro 2 dywizja 4, to zagrajmy jeszcze jedno spotkanie, żeby był Silver 3, żeby w przyszłym odcinku już szybciej dobić do Golda. No i okej, gramy na Hitmana. To, co jest bardzo fajne na tych rankach, co mi się mega podoba, to jak szybko znajduję w zasadzie spotkanie. Ledwo dam szukanie i już jest przeciwnik na wyższych rangach. No na moich rankach jeszcze nie ma takiego problemu, ale jak ktoś jest naprawdę bardzo dobrym graczem, to może to potrwać, zanim znajdzie przeciwnika. O, tutaj w ogóle kreatywne auto. O, i pusta bramka, standardowo. Nie użył driftu, przez co nie zawrócił bardzo szybko. No i zostawił pustą bramkę. A niepotrzebnie, nie musiał tego atakować, mógł na spokojnie się wycofać. Wtedy by nie popełnił błędu. Znowu przeciwnik nie trafił po prostu w piłkę na wznowieniu. Chyba w ogóle ścięło mi ekran na chwilę, to sorka. Dobra, tutaj standard. Kolejne wznowienie wygrane, jedziemy do boku. No i w zasadzie sam sobie wpakował piłkę do siatki. No i okej. O, tutaj nas nawet przebił. Ale no spokojnie jedziemy, kopnijmy sobie piłkę w tym kierunku. Kopnijmy jeszcze raz, nawet tak wolno, dobra, podjedźmy do niej, bo obroni. No widzicie, no nie trzeba się śpieszyć, wystarczy nie panikować, grać na spokojnie. I jakoś wchodzą bramki. Dobra, zostawmy tę piłkę. No i w zasadzie kolejna bramka. Tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, wiadomo, że jeżeli macie faktycznie tego Silvera i tak dalej, to nie będziecie tacy powtarzalni, nie będziecie tak skuteczni i w ogóle w tym, co tutaj nawet robię na tym poziomie, co obecnie, co? Nie wiem, co powiedziałem do końca, ale przecież macie do dyspozycji też wiele innych rzeczy, poza tym widzicie wynik. To nie jest tak, że ja ledwo wygrywam grając w ten sposób, nie używając praktycznie większości możliwych zagrań, nie latając, nie używając nic. No najprostszy Rocket League, jaki może być, dlatego polecam wam też tak spróbować zagrać, nauczyć się tych podstaw. Na wszystko jedyne przyjdzie czas, a wbijanie rangi tutaj to naprawdę nie stanowi problemu. No, jak ktoś po dzisiejszym odcinku pójdzie na rankedy i wbije wyższą rangę, awansuje będąc w Silverze czy też Brązie, czy tam nawet w Goldzie, myślę, że to dzisiaj może pomóc, to może ci dać znać. Mam przynajmniej nadzieję, że to jest w stanie sporo pomóc. A tutaj ładnie kopnął, ale my nie panikujemy. To jest to samo, co wcześniej mówiłem. Dużo graczy na niższym poziomie by po prostu skręcało lewo-prawo, przez co by sobie utrudnili to wybicie. Ale jeżeli jedziecie prosto, nakierujecie od razu samochód, to nie ma tu zero trudności. No tutaj naprawdę niespodziewanie wysoko kopnął piłkę na ścianie nasz przeciwnik. Także powoli już można zacząć lepiej grać. I cyk, na spokojnie strzelamy. Zobaczymy, czy obroni. Obronił, dobra. Nie doceniłem go. O, to jest to, o czym mówiłem. Jakieś... nie wiem, czego on próbuje. Dajmy może piłkę jeszcze chwilę. O, dobra. Podał nam na pustą bramkę. I nawet nie boostuje. Nawet nie boostuje. Zużył całego boosta. To już jest w ogóle największy błąd. Jeżeli macie mało boosta, to lepiej odpuśćcie, cofnijcie się, pozbierajcie przyspieszenie. Nie mówię o tych dużych kulkach na bokach, tylko o właśnie te takie tak zwane 12. To coś zbierzcie, to coś zbierzcie, to coś zbierzcie. Już macie bardzo dużo przyspieszenia. Możecie wkraczać z powrotem do akcji. No i przede wszystkim nie stracicie od razu gola przez to, że nie będziecie się mieli jak wrócić. O! Dobra, tracimy bramkę ze wznowienia. Czy nie trafi? Dobra, trafił. No i okej. Wznowienie wygrane. Nie trzeba się śpieszyć, można zobaczyć, że przeciwnik jest naprawdę daleko i strzelić to na spokojnie. Po prostu, no wiadomo, że normalnie to bym tyle nie czekał, ale pokazać, ile jest czasu w zapasie, żeby się nie śpieszyć, żeby nie panikować, że trzeba to zrobić jak najszybciej. Podjeżdżamy do piłki, znowu pewnie się wywali. O, dokładnie, nie trafił w piłkę. To strzelamy sobie na pustą bramkę. No i już jest 10:1. No, generalnie ten boost to daje mi straszną przewagę w porównaniu do pierwszego odcinka. Ale to może i dobrze. Myślę, że nie nadużywam tego boosta jakoś szczególnie. Tak tylko, żeby przyspieszyć i nie tracę bramek ze wznowień przez to. No tutaj z tego co widzę, to nie najgorsza kontrola jest u tego Hitmana. Kwestia bardziej popełnienia błędów i takiego zdecydowania, co warto robić, czego nie warto. Po prostu znania swoich umiejętności i nie przesadzania. Standardowo nawet nie będę wjeżdżał na ścianę, bo wiem, że to sprawia wielkie problemy. Uderzyłem sobie tylko piłkę obok przeciwnika, żeby go ominąć. A możecie to zobaczyć jeszcze raz. No i znowu była pusta bramka. Polecam też bardzo takie zagranie, bo wiele obrońców się jedynie na bronieniu bramki koncentruje, a wystarczy uderzyć obok niego On przeleci, oczekując uderzenia, i mamy pustą bramkę. Czyżby miało się stać nieoczekiwane? No Silver zaczyna grać ze ścianki. Ale naprawdę nie jest zły tak naprawdę. Coś tam próbuje robić, ale jest w tym niestety nieskuteczny. No i kolejna pusta bramka. Co do bronienia, bo pewnie też dużo z was nie wie jak bronić, to ja pewnie polecam na tym poziomie stanie w bramce, stanie jak najbardziej w defensywie i czekanie aż przeciwnik sam wam odda piłkę. No bo prawdopodobnie nie uderzy jej mocno. Dobra, tracimy ze wznowienia. Nie uderzy jej tak jak podczas tego wznowienia, tylko będzie chciał coś przesadzić i będziecie mieli prawdopodobnie darmową piłkę, czy też nawet pustą bramkę. No kurczę, tutaj wznowienia skrólują tego zawodnika. Jeszcze zdążyliśmy stracić 2 gole przez to. No i to był chyba ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, czy mamy Silvera 3. No tak, mamy rangę srebro 3 i to od razu dywizja trzecia, więc idealna sytuacja przed następnym odcinkiem. Myślę, że już na spokojnie wbijemy tam złoto. Postaram się oczywiście wbić jakieś złoto 2-3, żeby też oczywiście progresować z odcinka na odcinek. No i to by było dzisiaj na tyle. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli odcinek wam się spodobał. Dajcie znać, czy macie jakieś uwagi w komentarzu. No i bez przedłużania, elo elo.